To jest Rosji, nasza nowa sunia w schronisku. Jest sunieczką drobną, pięknie umaszczoną, jest młodziutka, ma około 1,5 roku. Najprawdopodobniej wisiała gdzieś u kogoś na łańcuchu, ma taki typowy ruch na smyczy okrężny plus wytartą szyję. Nie wiemy, jak takie maleństwo w ogóle mogło znaleźć się na podwórku, a co mówić na łańcuchu. Jest przecudnym, przekochanym psiakiem. Chodzi z nią tutaj dziewczynka i zupełnie nie ma problemów w utrzymaniu jej na smyczy, mimo że sunia jest naprawdę taką iskierką, wszędzie jej pełno, jest ciekawska. Nie ma co się dziwić, jest to jej pierwszy spacer u nas w schronisku. Pokażcie malutka. Dojada, bo jest znacznie wychudzona, więc szuka tutaj wszystkiego, co można by było włożyć do pyszczka. Szukamy dla niej domu, myślę, energicznego, takiego, który zadba o nią, który poczuje się jak członek rodziny, a nie pies podwórkowy. Myślę, że śmiało mogłaby zamieszkać z dziećmi, takimi, które wiedzą, że pies to nie zabawka, które uszanują jej przestrzeń, ale będą się z nią bawić, wychodzić na spacery i głaskać. Isia! Polecamy malutką do adopcji. Jest to kruszynka, waży pewnie jakieś 7-8 kg, nie więcej. Chodź, Jania, pogłaskaj. Śmiało można głaskać. Ona lubi dzieci, wiesz? Patrz, jak się cieszy, buziaki. Polecamy iskierkę do adopcji.